Wyjąłem sobie z tego weka danie, które pierwszy raz jadłem na Podhalu. Na Podhalu robią tak w Polsce tę łopatkę ze złotnickiej świnki w śliwkach, pieczoną w śliwkach. Proszę Państwa, ja mam z tego naszego gospodarstwa, z tego lnu, z tych wytłok z siemienia lnianego po tym, jak robimy olej, zostają nam te wytłoki, nimi karmiona jest świnka złotnicka biała i złotnicka pstra. I z niej to mięso jest najlepsze, jakie sobie wyobrazić można. Więc łopatkę tej świnki zabijamy. Najpierw oczywiście macerujemy ją w zielu, w liściach, w warzywach, w czerwonym winie. Ona sobie leży z solą, morką. I kiedy po dobie takiego macerowania ją zwijam i zawijam sznurkiem, wkładam do brytwanki, zarzucam warzywami, zalewam bulionem. Przedtem oczywiście ona jest obsmażona na smalcu. Niektórzy robią to na oleju, ale wieprzowinę ja radzę obsmażyć na smalcu, tak ją tylko po tym, przed tym zakręceniu tym sznurkiem, tak ją obtoczyć na chwilę na patelni, na smalcu, żeby ona złapała i żeby była ściśnięta i żeby te soki w niej pozostały. Zawijam sznurkiem, wkładam do brytwanki, zalewam bulionem, wrzucam do niej warzywa, zalewam ten smalec spod tego duszenia jej na patelni, na który wcześniej wrzucam śliwki, z nimi do tej brytwanki. Potem jeszcze dokładam suszone i piekę. Piekę w takiej temperaturze 150-200 stopni. Na początku więcej, potem troszkę mniej. Jest. Potem wyjmuję tę łopateczkę wieprzową z tego, z tymi. Szczerze Państwu coś powiem. Nie ma nic nad polską kuchnią. Jesteśmy wdzięczni wielu kuchniom świata, które nam poprzynosiły rzeczy. A tam górale dziękuję za tę duszoną łopatkę wieprzową ze Złotnickiej w Śliwkach. Genialne jedzenie. Genialne jedzenie. Do tego jedzenia mnie kiedyś na to Podhale zaprowadził Grzegorz Rusak, wielki pan od dziczyzny i od sarmackiej czy szlacheckiej kuchni. Niestety nie żyje. Dziękuję Grzegorzu za to danie i za jego przepis. Zawsze będę je robił tak, jak mi rekomendowałeś. Ono jest fenomenalne. Z pire, z sosem, coś genialnego. Namawiam Państwa na jedzenie tej łopatki. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.